10 najgłośniejszych porwań w historii. Dziś temat dość przerażający, gdyż będzie o porwaniach, którymi żyły media na całym świecie, także zapraszam. Camia Mobley. Camia Mobley urodziła się 10 lipca 1998 roku. Została uprowadzona 8 godzin po urodzeniu przez kobietę podszywającą się pod pielęgniarkę. Pracownicy początkowo uważali, że kobieta, która porwała Camia, była członkiem rodziny Mobley. Wiadomość o porwaniu trafiła na pierwsze strony gazet. Nie było jeszcze żadnych zdjęć dziewczynki, więc publikowano rysopis pamięciowy, co w przypadku noworodka może być dość niekonwencjonalnym posunięciem. Dziewczynki nie odnaleziono. Do czasu. Porywaczką okazała się Gloria Williams. Przez 18 lat wychowywała porwaną dziewczynkę, zaś Camia myślała, że jest to jej biologiczna matka. Dopiero w wieku 18 lat kobieta dowiedziała się o biologicznych rodzicach i ich poznała, a Gloria Williams trafiła do więzienia. Pracami poszukiwawczymi kierowało Narodowe Centrum do Spraw Porwanych i Wykorzystywanych Dzieci, które ustaliło, że 18-letnia Alexis Manigoto w rzeczywistości Camia Mobley, a Williams sfałszowała dokumenty jej urodzenia. Tożsamość nastolatki potwierdziło badanie DNA. J.C. Dugard. Do porwania doszło 10 czerwca 1991 roku w Kalifornii. Dugard miała 11 lat, kiedy została porwana podczas spaceru. Poszukiwania rozpoczęły się natychmiast, ale nie znaleziono żadnych wiarygodnych tropów, mimo że jej ojczym był świadkiem porwania i ścigał porywaczy na rowerze. Porywaczami okazali się Philip i Nancy Garrido. Udało się ich zlokalizować dopiero w 2009 roku. 18 lat dziewczynka spędziła w szopie położonej przy domu przestępców. Jeszcze w samochodzie JC rozebrano. Potem już na miejscu zakuto ją w kajdanki i przywiązano do prysznica. 40-latek pierwszy raz gwałcił wtedy dziewczynkę. Kolejne miesiące dziewczynka spędziła w szopie, gdzie mogła na łóżku oglądać wszystkie programy w telewizji poza wiadomościami. Jeden z gwałtów, do których dochodziło regularnie, skończył się dla wtedy już 13-latki ciążą. Rok później Alisa urodziła swoje pierwsze dziecko. 3 lata później urodziła drugą córkę. Wszystko dla porwanej dziewczyny zmieniło się w 2009 roku, kiedy w trakcie interwencji prawda wyszła na jaw. J.C. Dugard wróciła do swojej prawdziwej rodziny po 18 latach niewoli. Mimo że dostała od stanu Kalifornia 20 milionów dolarów za wygrany proces i za liczne zaniedbania, nie chciała nigdzie wyjechać. Zmieniła tylko swoje dane i starała się prowadzić normalne życie. Philip Garrido został skazany na 431 lat pozbawienia wolności, a jego żona na 36. Wiem, że może wam się wydawać to dziwne, że ktoś zostaje skazany na 431 lat pozbawienia wolności, ale chodzi o skracanie wyroków. Kiedy ktoś dostanie na przykład dożywocie i dostanie częściowe ułaskawienie, czyli będzie mógł wcześniej wyjść z więzienia, no to wyjdzie, nie wiem, po 25 latach na przykład, a później drugi raz, jak sobie skróci o połowę ten wyrok, no to wyjdzie już po na przykład 13 latach, tak? I przez to mordercy, którzy byli skazani na dożywocie, potrafią wyjść po kilkunastu latach z więzienia. W tym przypadku również jemu przysługuje takie częściowe ułaskawienie, ale jak jest skazany na 431 lat pozbawienia wolności, no to wielokrotnie musi dostać połowę zmniejszenie tego wyroku, żeby wyjść w jakimś sensownym czasie, tak? No bo jest skazany na 400 lat, dostaje pierwszy raz ułaskawienie, to wyjdzie po 200 latach, drugi raz po 100 latach, trzeci raz po 50 latach, a mało prawdopodobne, żeby komuś aż tyle razy zmniejszono wyrok. Elizabeth Smart. 5 czerwca 2002 roku Smart miała 14 lat, kiedy została porwana z własnego domu. Smart była codziennie gwałcona, wiązana i zastraszana. Została uratowana przez funkcjonariuszy policji 9 miesięcy później, 12 marca 2003 roku. Porywaczami byli Brian David Mitchell i Wanda Berzy. Mark Dutroux. Tym razem nie mówię o ofierze, ale o porywaczu. Otóż był to belgijski seryjny morderca i pedofil zwany potworem z Charleroi. Porwał, zgwałcił i zamordował 4 dziewczynki. 2 8-letnie dziewczynki, które zostały przez niego prowadzone, zmarły z głodu, gdy ten przebywał w więzieniu. Sprawa była na tyle znana, że ponad 1/3 Belgów o tym samym nazwisku postanowiła je zmienić w okresie 1996-98. W lutym 1986 roku Dutroux i jego ówczesna towarzyszka Michelle Martin zostali aresztowani i oskarżeni o porwanie i zgwałcenie 5 młodych dziewcząt. W kwietniu 1989 został skazany na
13 lat więzienia. W zakładzie karnym spędził tylko 3 lata. Został zwolniony za dobre sprawowanie. Po zwolnieniu przekonał psychiatrę, że jest chory umysłowo, dzięki czemu otrzymał rentę państwową. Dodatkowo lekarz przepisał mu kilka rodzajów środków nasennych, które później wykorzystywał podczas porwań. Kradzieże samochodów, handel narkotykami, napady i inne brutalne przestępstwa przyniosły Dutro wystarczającą ilość pieniędzy, aby mógł żyć dostatnio. Posiadał 7 małych domków, 3 z nich były miejscami, w których torturował porwane dziewczyny. On sam mieszkał głównie w domu, gdzie zbudował pomieszczenia w piwnicy ukryte za masywnymi betonowymi drzwiami. Fusako Sano, Japonka, która w wieku 9 lat została porwana przez Nobuyuki Sato. Fusako Sano zniknęła w dniu 13 listopada 1990 roku. W wyniku wielkiej rewizji policji nie znaleziono zaginionej dziewczynki. Policja rozważała nawet możliwość porwania jej przez agentów wywiadu z Korei Północnej. Została porwana przez 28-letniego chorego psychicznie bezrobotnego Japończyka, który zmusił ją do wejścia do samochodu, a następnie przetrzymywał ją na piętrze swojego mieszkania przez 9 lat i 2 miesiące. Co ciekawe, jego mieszkanie znajdowało się 200 metrów od komisariatu policji. Sano z czasem poddała się i zaakceptowała swój los. Podobno porywacz trzymał ją związaną przez kilka miesięcy i używał paralizatora do kar, jeśli nie nagrała na przykład wideo wyścigów konnych w telewizji. Większość czasu spędziła w niewoli słuchając radia i podobno pozwalano jej oglądać telewizję dopiero w ostatnim roku niewoli. Byłam zbyt przestraszona, by uciec i ostatecznie straciłam energię, by uciec, wyznała. Fusako Sano dała o sobie znać w trakcie wizyty urzędników w domu porywacza. Po odkryciu i uratowaniu Sano, policja w Japonii została ostro skrytykowana. Sato był już znany policji za spowodowanie przemocy wobec innej dziewczynki. Porywacz został skazany na 14 lat pozbawienia wolności. Jenny, kobieta, która do 13 roku życia była więziona w swoim pokoju bez kontaktu z otoczeniem, została odkryta przez władze Los Angeles 4 listopada 1970 roku. Jest jednym z najsłynniejszych dzikich dzieci. Jej przypadek posłużył do weryfikacji hipotezy okresu krytycznego. Jenny to pseudonim nadany dziewczynie przez opiekujących się nią lekarzy i terapeutów. Od kiedy Jenny skończyła 20 miesięcy, była zmuszana przez swojego ojca do życia w niemal całkowitej izolacji. Całe dnie spędzała w ciemnym pokoju, przywiązana do toalety dla dzieci, przypominającej krzesło, mogąc poruszać tylko dłońmi i stopami. Nocami była ubierana w rodzaj kaftanu bezpieczeństwa i umieszczana w łóżeczku zabezpieczonym metalową siatką. Ojciec nie rozmawiał z dziewczynką, natomiast szczekał, warczał w jej obecności i bił ją, jeśli wydała jakikolwiek dźwięk. Ponieważ bardzo słaby wzrok matki uniemożliwił jej opiekę nad Jenny, zajmował się tym starszy brat, instruowany przez ojca. 4 listopada 1970 roku, kiedy Jenny miała 13,5 roku, matka uciekła wraz z nią z domu i zgłosiła się do pomocy społecznej. Gdy okazało się, w jak złym stanie jest dziewczynka, została wezwana policja. Jenny ważyła tylko 26 kg, nie mogła wyprostować rąk i nóg, nie potrafiła przeżuwać i była niemal całkowicie niema. Obojgu rodzicom zostały postawione zarzuty nadużycia władzy rodzicielskiej. Ojciec Jenny popełnił samobójstwo w dniu, w którym miał po raz pierwszy stawić się w sądzie. Przed śmiercią zostawił notatkę o treści "Świat nigdy nie zrozumie". W 2008 roku telewizja ABC News poinformowała, że Jenny znajduje się w prywatnym ośrodku dla opóźnionych umysłowo dorosłych w południowej Kalifornii. Posługuje się tylko kilkoma słowami, ale pamięta język migowy, którego nauczyła się w czasie stosunkowo krótkiej terapii. Colleen Stan. Koszmar 20-letniej wtedy Colleen Stan zaczął się, gdy podróżowała autostopem po Kalifornii. Zatrzymała samochód, w którym byli kobieta i mężczyzna i 8-miesięczne dziecko. Po zaledwie kilku minutach jazdy Hooker zjechał na pobocze i steroryzował Colleen nożem. Jego żona, Janice, nie reagowała. Hooker zawiózł skrępowaną dziewczynę do swojego domu. W piwnicy skuł ją kajdankami i przywiązał do haka w suficie. Rozebrał do naga, chłostał, potem zostawił w ciemnościach. Co kilka godzin wracał do niej. Robił mi takie rzeczy, jakich normalny człowiek nie potrafi sobie wyobrazić, wspomina dziś Colleen. Żyłam w ciągłym strachu. Przez kilka miesięcy nie pozwalał mi się umyć. Do jedzenia dostawałam obierki. Kiedy Hooker złamał Colleen, zmusił ją do leżenia w drewnianej trumnie. Trumnę zaś trzymał pod łóżkiem, na którym spał z żoną. Żona porywacza była zastraszona, lecz w końcu pomogła uciec dziewczynie. Porywacz został skazany na 135 lat więzienia.
Blanche Simonier, kobieta z miejscowości Poitre we Francji, która przez 25 lat potajemnie była przetrzymywana w małym pokoju przez swoją matkę. Blanche przez cały okres niewoli nie widziała światła dziennego. W wieku 25 lat Blanche Simonier zapragnęła poślubić prawnika, który nie przypadł do gustu jej matce. Chcąc uniemożliwić córce małżeństwo, matka zamknęła ją w niewielkim pokoju, gdzie przetrzymywała ją w zamknięciu przez 25 lat. W tym czasie prawnik zmarł. 23 maja 1901 roku prokurator generalny w Paryżu otrzymał anonimowy list, w którym poinformowano o uwięzieniu dziewczyny. Policja ocaliła kobietę, która w momencie przybycia funkcjonariuszy na miejsce ważyła zaledwie 25 kg i poważnie chorowała na serce. Louise, czyli matka dziewczyny, została aresztowana. Nie doczekała procesu sądowego, bo zmarła nagle 15 dni po aresztowaniu. Po uwolnieniu przez policję Blanche wciąż cierpiała na problemy psychiczne, które wkrótce doprowadziły do umieszczenia jej w szpitalu psychiatrycznym, w którym zmarła w 1913 roku. Natasza Kampucz. Austriaczka uprowadzona 2 marca 1998 roku przez Wolfganga Prichlopila, który w latach 1998-2006 przetrzymywał ją i gwałcił w swoim domu na przedmieściach Wiednia. Kampusz uciekła od porywacza w 2006 roku. Po jej ucieczce porywacz popełnił samobójstwo. Kampusz przypisano tzw. syndrom sztokholmski, chociaż sama temu zaprzecza, co opisała w swojej książce pod tytułem 3096 dni. Jej matka została oskarżona w maju 2008 roku o zorganizowanie porwania córki. Elisabeth Fritzl. Sprawa została ujawniona w kwietniu 2008 roku, kiedy 42-letnia Austriaczka Elisabeth Fritzl zeznała policji, że przez 24 lata była więziona i gwałcona przez swojego ojca, Józefa Fritzla. W marcu 2009 roku austriacki sąd uznał 73-letniego Józefa za winnego m.in. morderstwa syna, wielokrotnych gwałtów, czynów kazirodczych, czynów pedofilskich dokonywanych na swej córce oraz pozbawienia wolności pozostałych swoich dzieci, skazując go na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Sprawa ta stała się szeroko komentowana na całym świecie. Elisabeth została uprowadzona, kiedy miała 18 lat. Była przetrzymywana w piwnicy domu, w specjalnie zbudowanym w tym celu bunkrze dźwiękoszczelnym, przez ten okres będąc gwałconą. Swojemu ojcu urodziła łącznie 7 dzieci, z których jedno umarło przy porodzie. Zostało ono spalone przez Józefa w piecu służącym do utylizacji odpadów. 3 z urodzonych dzieci, 2 dziewczynki, 1 chłopiec miało zostać podrzuconych w niemowlęcym wieku na próg domu. Fritzl wychowywał je razem z żoną. Przekonał władzę i swoją żonę, że są to dzieci ich córki, których nie mogła wychowywać. Zostały one prawnie adoptowane przez nich. Józef Fritzl planował swoją zbrodnię latami. Podziemne więzienie zaczął budować, kiedy Elisabeth miała 12 lat. Aby dostać się do piwnicy, należało pokonać 8 drzwi, a ostatnie z nich były zamykane na zamek elektryczny. 19 marca 2009 roku zapadł wyrok, w którym sąd uznał Józefa Fritzla za winnego 6 zarzucanych mu czynów, w tym morderstwa syna. Skazany został na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną dyszkę i zapraszam Was na kanał Drama TV oraz Światowa Historia, gdzie właściwie codziennie pojawiają się nowe materiały. Trzymajcie się. Cześć.